Prawo i Sprawiedliwość powinno dopłacać zatrudnionym przez siebie osobom za to, że są organizacją powszechnie znienawidzoną, na którą ludzie reagują protestem. W tym czasie były procedowane trzy dosyć koszmarne akty prawne. Jeden to był zakaz aborcji, drugi to był tak zwany Instytut Rodziny Wróblewskiego, czyli grupa, instytut specprokuratorów, którzy wchodziliby we wszystkie postępowania w sądach rodzinnych i pilnowały, żeby było po katolicku, żeby osoby LGBT nie miały żadnych praw, żeby kobiety doświadczające przemocy nie miały żadnych praw. No i tak zwany rejestr ciąż. Ten proces był skuteczny w odniesieniu do zakazu aborcji i w odniesieniu do tak zwanego Instytutu Rodziny, który był naprawdę bardzo, bardzo groźnym projektem. Natomiast jak wiemy, obowiązuje w Polsce rejestr ciąż i wiemy, jak środowisko medyczne do tego podchodzi, znaczy robi grzecznie to, co PiS każe.